Nie wiemy jak, nie wiemy kiedy, trafiliśmy do parku znajdującego się obok Akademii Pana Kleksa. Jest tam dużo drzew i krzaków o kolorze soczystej zieleni. Po prawej stronie Akademii mieści się błękitny staw, w którym pływają kolorowe ryby, a na brzegu siedzi królewna żabka. Naprzeciwko stawu widnieje srebrne boisko, białe bramki połyskują w słońcu. Słychać szum drzew, śpiew ptaków oraz kumkanie żab. Akademię otacza wysoki mur, w którym znajdują się furtki do różnych bajek. Do budynku prowadzi wielka oszklona brama. Pachnie tam kwiatami i czekoladą, ponieważ tuż obok biegnie ulica czekoladowa. Budynek jest wielki i barwny. Okna na pierwszym piętrze są kolorowe, natomiast reszta okien wygląda normalnie. Po całym parku latają motyle, które pan Kleks jada na obiad. Przygoda Marysi i Maćka. Kiedy szliśmy obok stawu, niespodziewanie przyleciał do nas dziadek do orzechów. Jego wielkie zęby połyskiwały złowrogo. Cześć dzieciaczki, czy mogę was chrupać? Nawet nie próbuj, zaczęliśmy krzyczeć. Nie będę was gryźć, jeśli dacie mi orzechy, powiedział. Szybko wyciągnęliśmy tuzin orzechów z naszych kieszeni. Proszę, powiedziałem, wyciągając dłoń. Dziadek do orzechów popatrzył na nas dziwnie i poszedł, gryząc swoje orzechy. Poszliśmy dalej, aż do akademii. Zobaczyliśmy, że drzwi się powoli otwierają i wyskakuje z nich Alojzy, który w ręce trzymał wielki patyk. Pokonam was, powiedział. Wołaliśmy o pomoc długo i głośno. Po paru godzinach Alojzy zmniejszył nas do rozmiarów zapałki. Zobaczyliśmy pana Kleksa, który wszedł do dziwnego pokoju. Mieszkały tam zmutowane postacie z bajek. Okazało się, że pan Kleks został zmutowany razem z jego uczniami, a golarz Filip się za niego przebrał. To wszystko zobaczył szpak Mateusz, który posadził nas na swoim grzbiecie i poleciał z nami do laboratorium. Zawiózł nas do szalonego naukowca, który powiększył nas zwiększaczem. Chcieliśmy już pędzić do akademii, kiedy nagle usłyszeliśmy wybuch i znaleźliśmy się w domu.